6 mierników pyłu zawieszonego zainstalowanych przez Urząd Miejski dokonuje pomiarów przy ulicy Nanickiej obok zadaszonego lodowiska, ulicy Kochanowskiej obok bloku nr 15 i boiska Jamajka, przy ulicy Konopnickiej, a także u zbiegu ulic Paderewskiego, Sikorskiego i Roszczynialskiego z ofiar grudnia 1970. Czujnik znajduje się również na ulicy Mostnika. Lokalizacja nie jest przypadkowa, została ustalona przez specjalistów z Fundacji Armak, która jest wyspecjalizowaną jednostką, która w naszej aglomeracji zajmuje się pomiarami jakości powietrza i zanieczyszczeń. Ta lokalizacja w 6 miejscach w Wejherowie została tak ustalona, aby zapewnić reprezentatywność pomiaru, to znaczy, żeby ten pomiar był wiarygodny jak dla największego obszaru. Mierniki powstały we współpracy z naukowcami z Politechniki Gdańskiej i są bardziej zaawansowane technologicznie w stosunku do zwykłych czujników, tak zwanych niskokosztowych domowych. To są mierniki pyłu PM10 i pyłu PM2,5. W każdym mierniku są 4 czujniki, także one są sparowane w ten, że jak się, żeby wzajemnie utrzymywać tą równoważność pomiaru. To nie jedyne działania Urzędu Miejskiego, które wpływają na poprawę powietrza w Wejherowie. Stan naszego powietrza poprawia się z roku na rok. To są działania długofalowe. Nie zrobimy wszystkiego naraz, ale różnymi metodami i różnymi działaniami naszymi musimy powodować, aby to nasze miasto miało czystsze albo już docelowo nawet bardzo czyste powietrze. Przede wszystkim dofinansowujemy zmianę systemów grzewczych we wspólnotach, również w domach prywatnych. O instalację mierników zabiegał m.in. prezes Wejherowskiego Alarmu Smogowego Tomasz Nowak, który jako jeden z pierwszych osób podjął działania ku poprawie powietrza w powiecie wejherowskim. Teraz będziemy mieli troszeczkę już lepszy obraz, będzie można to obejrzeć, zobaczyć i rzeczywiście na te wyniki się powoływać. W kwestii poprawy jakości powietrza w Grodzie Wejhera od początku angażował się radny Wojciech Kozłowski. Słowa dotrzymaliśmy. Obiecaliśmy, że mierniki będą i są. Myślę, że to świadczy o tym, iż do tego tematu podchodzimy w sposób poważny, w sposób uczciwy, ponieważ nie mamy nic do ukrycia. Każdy może obserwować, jaki w jego okolicy jest zanieczyszczenie powietrza. Oraz w sposób kompleksowy, gdyż jest to jeden z elementów działań, które miasto prowadzi po to, żeby powietrze w Wejherowie było bardziej czyste. Na stronie internetowej miasta www.wejherowo.pl została uruchomiona specjalna zakładka pozwalająca w przystępnej formie śledzić pomiary na bieżąco. Zakup mierników wraz z montażem kosztował blisko 54 tysiące złotych. Oprócz 6 nowych mierników w Wejherowie znajduje się kolejny 7, który jest ulokowany na ratuszu. Zamontowany został znacznie wcześniej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.